Produkcja wyrobów mięsnych jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem wytwórczym, w którym istotną rolę odgrywa zabieg nadziewania opakowań, przygotowanym farszem wędlinowym lub konserwowym. Proces nadziewania osłonek lub innych opakowań bezpośrednich zaliczany jest do jednego z podstawowych w technologii produkcji wyrobów mięsnych. Znacząco wpływa on na atrakcyjność wizualną produktów mięsnych, a równocześnie często umożliwia porcjowanie i formowanie wytworzonej masy mięsnej lub mięsno-tłuszczowej, w zależności od zastosowanego opakowania bezpośredniego. Szanowni Państwo, to fragment książki, a właściwie dwóch książek, a właściwie książki w dwóch tomach, którą wydaliśmy jakiś czas temu. Mógłbym powiedzieć, że jest to takie swoiste kompendium wiedzy na temat przetwórstwa mięsa, ale więcej na temat tej książki powiem pod koniec tego spotkania. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Marek Bielski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa ten webinar. Spotykamy się 14 dnia kwietnia na kolejnym webinarze z cyklu 3 kwadranse z ekspertem. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania to kontrola jakości osłonek, kontrola jakości druku. Naszymi dzisiejszymi ekspertkami są panie Małgorzata Ziółkowska, technolog żywności, specjalista do spraw jakości osłonek. Pani Małgorzata od kilkunastu lat jest odpowiedzialna za jakość osłonek zarówno sztucznych, jak i naturalnych. Jak sama o sobie mówi, do moich zadań należy przeprowadzanie prób technologicznych w zakładach, rozwiązywanie problemów dotyczących technologii i jakości osłonek. Dzień dobry, pani Małgorzato. Naszą drugą ekspertką jest pani Justyna Żurawka, specjalista do spraw marketingu i nadruków. Pani Justyna jest przygotowana merytorycznie z zakresu projektowania graficznego i multimediów. Od ponad 10 lat zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i współpracą z drukarniami. Dba o zadowolenie klientów od fazy projektowej po efekt finalny w postaci gotowego produktu. Dzień dobry, pani Justyno. Pierwsza prezentacja będzie dotyczyła kontroli jakości osłonek. Jest to prezentacja pani Małgorzaty. To co? Proszę zaczynać. Ta prezentacja dotyczy osłonek sztucznych, czyli osłonek fibrusowych, białkowych, osłonek kolagenowych jadalnych oraz osłonek celulozowych i fibrusowych. Na początku chciałabym przypomnieć, jaką rolę pełni osłonka w wyrobie, ponieważ nie tylko nadaje jej kształt, ale również bierze udział w przekształceniu farszu w wędlinę i poprzez swoje właściwości kontroluje fizyczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne zmiany zachodzące w wyrobie. I na początku chciałabym omówić takie najważniejsze parametry, które dotyczą właśnie osłonek. Zacznę od kalibru.
Mamy takie rozróżnienie, kaliber nominalny i kaliber po napełnieniu. Niektórzy z producentów w swoich specyfikacjach używają, jako denotację kalibru stosują kaliber po napełnieniu. I teraz osłonki się dzielą na te, które można przepełniać oraz osłonki, które są mniej elastyczne. I do takich mniej elastycznych osłonek należą osłonki kolagenowe. Jeżeli mają Państwo produkt, który wędlinę, kiełbaskę, gdzie Państwo będziecie wiedzieć, że po napełnieniu musi mieć kaliber 19. Tu w przypadku osłonek kolagenowych będziemy tutaj zastosujemy osłonkę kolagenową właśnie o kalibrze 19, ponieważ tutaj ta osłonka, jeżeli się przepełnia, no to bardzo, bardzo minimalnym stopniu. Natomiast jeżeli do tego produktu będziemy chcieli zastosować osłonkę celulozową, wówczas wyjdziemy z kalibru wyjściowego 17 lub 18. W zależności od tego, jak dużą elastycznością charakteryzuje się dana osłonka celulozowa. Bo też w zakresie osłonek celulozowych mamy dostępne różne wersje, mniej lub bardziej elastyczne. Ale jeżeli wyjdziemy z tej 17, no to myślę, że spokojnie możemy ją napełnić nawet do kalibru 19. Jeżeli chodzi o osłonki poliamidowe, termokurczliwe, one należą do osłonek bardzo elastycznych. I tutaj to przepełnienie jest na poziomie około 12% powyżej nominalnego kalibru. Osłonki białkowe około 8% i osłonki fibrusowe około 10%. Jeżeli chodzi o to przepełnienie, musimy też zdawać sobie sprawę, czy mamy do czynienia z farszem, który będzie nam przyrastał w trakcie obróbki termicznej. Bo jeżeli to jest farsz, który zawiera w swoim składzie na przykład skrobię lub błonnik, czyli coś, co nam po prostu będzie w trakcie obróbki termicznej, ten farsz będzie nam przyrastał, wówczas trzeba wziąć na to poprawkę i nie wykorzystywać na poziomie tego nadziewania to maksymalne przepełnienie, bo możemy się spotkać z tym, że w trakcie obróbki termicznej przekroczymy granicę maksymalnego przepełnienia w wyniku przyrastania farszu i możemy się spotkać z tym, że po prostu nam osłonki popękają. Czy słychać mnie dobrze? Tak, tak, słychać bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. Następnym parametrem jest zalecana średnica lejka. Zawsze ta średnica lejka, średnica zewnętrzna lejka musi być o 0,5 mm mniejsza niż średnica wewnętrzna osłonki. Najlepiej pytać dostawcę, jeżeli używamy osłonek marszczonych czy celulozowych, kolagenowych, pytać dostawcę na jaką średnicę, na jaki lejek jest dedykowany do danej osłonki. Przygotowanie osłonki przed produkcją. Osłonki dzielimy na takie, które są gotowe już do użycia, czyli osłonki kolagenowe i celulozowe. W moim doświadczeniu spotkałam się z takimi informacjami, że gdzieś ktoś moczył te osłonki, jednak to no, jest to pewien rodzaj szamaństwa. Tak? To są osłonki, które są gotowe do użycia i po wyjęciu z opakowania już nie trzeba z nimi nic, w żaden sposób je przygotowywać. Natomiast osłonki fibrusowe, białkowe oraz osłonki poliamidowe wymagają specjalnego przygotowania, chyba że są w wersji RTU, ready to use, czyli gotowe do użycia. I teraz na sposób tego przygotowania, no to trzeba wnikać tutaj w specyfikację danego producenta i trzymać się ściśle tych wytycznych. Bo tak na przykładzie właśnie osłonek białkowych, osłonki białkowe wymagają moczenia w ciepłej wodzie w roztworze soli 10%. I teraz ja spotkałam się też na przykład z wyższymi roztworami soli, z moczeniem w peklo soli. Niestety to później się przekłada na to, że
produkty mają, znaczy wpływa to negatywnie na pewne przebarwienia, szczególnie w przypadku osłonek barwionych. Dlatego bardzo ważne, żeby postępować tutaj według rekomendacji zawartych w specyfikacji. Miałam też kiedyś taką reklamację na osłonki termokurczliwe, gdzie klient zgłaszał, że osłonka po zmierzeniu na płasko, nie ten pomiar na płasko osłonki szerokości rękawa wskazuje na to, że jest niższy niż powinien być, niż podany w specyfikacji. Ale osłonka termokurczliwa akurat ma to do siebie, że ona pod wpływem temperatur, nawet w trakcie transportu lub też w trakcie przechowywania, może zmniejszać swoją właśnie swój wymiar, ale w trakcie właśnie pod wpływem tego moczenia z powrotem wraca tutaj do swoich wymiarów. Także to moczenie ma na celu uelastycznienie. Nie jestem pewna, czy mnie dobrze słychać, bo tutaj widzę, że Państwo piszą, że coś czeszczy i... Generalnie jest dobrze. Jeżeli jest jakiś problem, tak jak pisałem, proszę przejść na meetplace.pl. Większość tutaj osób pisze, że jest wszystko w porządku. Proszę kontynuować, Pani Gosiu. Dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o zalecenia dotyczące obróbki termicznej. Tutaj też należy się trzymać wytycznych, które są w specyfikacji u danych dostawców, bo niektóre osłonki do pewnej grupy produktów, na przykład osłonki białkowe do pasztetu, wymagają dwuetapowego procesu parzenia. Najpierw niższej temperaturze przez dłuższy czas, a później wyższej normalnej temperaturze już do batonu. Tak samo osłonki kolagenowe są takie na przykład do produktów przeznaczone do produktów parzonych, jednak wymagają przed parzeniem wstępnego wysuszenia. I to są takie rekomendacje bardzo istotne, które jeżeli będziemy je wdrażać i praktykować, unikniemy tutaj pewnych problemów w trakcie obróbki termicznej. Wytrzymałość osłonek i odporność na pękanie. Jest to cecha charakterystyczna danej grupy osłonek. Im bardziej sztuczna osłonka, tym jest bardziej odporna na pękanie. Dlatego osłonki naturalne czy jelita nie należą do, należą do najsłabszych osłonek. Osłonki właśnie takie jak kolagenowe, fibrusowe, białkowe, poliamidowe są wytrzymałe. I jeżeli chodzi o tą prędkość przy nadziewaniu, zawsze ustalamy po prostu maksymalną prędkość, przy której osłonka nie pęka i żeby zoptymalizować jakby cały proces. Wracając jeszcze do tego przepełnienia, o którym mówiłam i przygotowania osłonek przed produkcją, moczenie też ma na celu uelastycznić osłonkę, czyli osłonki na przykład poliamidowe, jeżeli ich nie namoczymy, one nie będą nam pękały w trakcie klipsowania, jednakże nie uzyskają swojej elastyczności. Także moczenie ma na celu też to, że dzięki temu uzyskamy właśnie ten kaliber, ten maksymalny kaliber po napełnieniu. Teraz przejdziemy do kwestii etykiet osłonek. Tutaj przedstawiłam Państwu taką etykietę przykładową, etykietę osłonek celulozowych. Po lewej stronie to jest etykieta z kartonu zbiorczego, po prawej stronie etykieta z opakowania jednostkowego, czyli bo w kartonie zbiorczym znajduje się, to akurat jest etykieta osłonek celulozowych, w kartonie zbiorczym znajduje się kilka opakowań jednostkowych tej osłonki. I tu nie chodzi o to, żebyśmy studiowali teraz te wszystkie parametry, których jest bardzo wiele, jak widać na załączonym obrazku, tylko skoncentrowali się na tym, co jest dla nas najważniejsze w przypadku pojawienia się problemów. A najważniejszy jest numer lotu.
W przypadku tutaj tego producenta, ten numer lotu znajduje się pod górnym kodem kreskowym K32 N55 22 na kartonie zbiorczym. Na opakowaniu jednostkowym, które trafia na produkcję, to jest też pod tym górnym kodem kreskowym C32 N55 22001. I teraz ten numer lotu jest numerem, którym należy posługiwać się w kontakcie z dostawcą, z producentem w przypadku właśnie jakiegoś zaistnienia, jakiegoś problemu czy też reklamacji. Oczywiście każdy producent, każdy dostawca rządzi się swoimi prawami, ale bardzo ważne, żeby ustalić, co jest tak naprawdę tym numerem identyfikacyjnym danej partii. I jeżeli mają Państwo jakieś problemy właśnie z osłonkami, z daną partią, warto też zwrócić uwagę na datę produkcji, która znajduje się na opakowaniu. Jeżeli mają Państwo możliwość, jeżeli jest na stanie magazynowym ten towar, ale z innej daty produkcji, z innej partii, warto sprawdzić, czy ten sam problem powtarza się w tej samej, jakby powtarza się w tej partii nowej. Jeżeli tak jest, no to jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś błąd mamy w trakcie procesu produkcyjnego, a niekoniecznie wina jest osłonki. Jeżeli jest jedna partia dobra, druga jest zła, no to tu faktycznie możemy podejrzewać, że coś faktycznie jest nie tak z osłonką. Także tutaj podkreślam ten fakt tego numeru lotu i no bo tutaj jednak dużo błędów jest popełnionych, tak jak dostajemy nieraz reklamacje, to klienci na przykład przesyłają kod produktu po prostu, który się nie zmienia, bo na każdym opakowaniu jest taki sam. Teraz chciałabym przejść do tematów związanych z najczęściej pojawiającymi się problemami w trakcie procesów produkcyjnych. No i właśnie, kiedy pojawiają się jakieś problemy, najważniejsze jest wnikać w szczegóły. W szczegóły w takie, czy problem pojawia się, dotyczy wszystkich raup osłonki, czy pojawia się na początku raupy, w środku raupy, na końcu. Jeżeli jest problem z pękaniem osłonek, w którym momencie pękają, czy pękają na hakach, czy na taśmach, na prowadnicach, czy też na hamulcu, bo każdy ten szczegół jest bardzo ważny i niezbędny do ustalenia przyczyny. I trzeba się po prostu pobawić takiego Sherlocka Holmesa, żeby sprawdzić i dojść do tego, co jest faktycznie przyczyną. Najczęściej spotykamy się właśnie z takim założeniem, szczególnie właśnie u pracowników prac produkcyjnych, w momencie pojawienia się problemów, że nic się nie zmieniło w ustawieniach, nic nie zmienialiśmy w recepturze, nic nie zmienialiśmy w ustawieniach, więc to na pewno jest wina osłonki. Czyli nie sprawdzamy u siebie, nie sprawdzamy faktycznie po kolei, czy wszystko jest ok, tylko stawiamy od razu tezę, że jest to wina osłonki. A nie trzeba nic zmieniać, ponieważ pracując na każdym, jakiejkolwiek maszynie, maszyna się wypracowuje i tak samo elementy poszczególne też się wypracowują i to jest naturalne i to wpływa po prostu czasami na to, że mamy problemy. I na tutaj takim najczęściej pojawiającym się problemem z osłonkami, najczęściej zgłaszanymi reklamacjami, są to reklamacje dotyczące pękania osłonek w trakcie nadziewania. I to pękanie osłonek może mieć bardzo wiele źródeł, ale bardzo częstym powodem jest lejek nadziewający. Po prostu w trakcie pracy on się zużywa, może się skrzywić. I niestety to wpływa później niekorzystnie na to, że
osłonki nam zaczynają pękać. Tutaj mamy akurat na zdjęciu po lewej stronie, to już jest taki lejek, już się wiadomo, już się nic z nim nie da zrobić. Ten lejek po środku, widać tutaj jego okiem, że jest skrzywiony i ten po prawej stronie też jest delikatnie, bardzo delikatnie skrzywiony gołym okiem. Jest to niewidoczne, ale jeżeli ustawimy sobie maszynę w ten sposób, że ten lejek będzie obracał się wokół własnej osi, aż nie będzie podawany, to będziemy widzieć, czy on delikatnie wije. I w przypadku właśnie osłonek, takich delikatniejszych osłonek, na przykład osłonek kolagenowych, to może mieć bardzo duży wpływ. I naprawdę miałam bardzo wiele sytuacji takich, że jechałam do klienta na reklamację i po sprawdzeniu właśnie różnych parametrów i właśnie tego lejka się okazało, że winę ponosił po prostu lejek. I po wyprostowaniu czy zastosowaniu nowego prostego lejka okazało się, że produkcja przebiegała bez problemu. I teraz w ogóle jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że mamy bardzo wiele maszyn do nadziewania, bo są handmany, wymagi, tausendy. I nie chodzi o to, że ja Państwu teraz będę robiła szkolenie z zakresu obsługi tych maszyn, bo też nie jestem serwisantem i też nie mam pełnej zupełnie wiedzy na ten temat, ale chodzi o to, żeby zwrócić na pewne szczegóły uwagę na te, które są takie najbardziej istotne. I ten lejek, o którym wspominałam, on tworzy komplet razem z hamulcem i razem z popychaczem. I też zdarzały się takie sytuacje, że po prostu ten komplet nie stanowił kompletu, tylko każda część była z innej parafii. I tak jeżeli do lejka 12 zastosujemy gumkę 11, czyli gumkę mniejszą, tą gumkę, czyli ten pierścień taki hamujący, to wówczas możemy mieć problem z pękaniem osłonek, ponieważ uzyskamy zbyt duży docisk gumki do lejka i osłonka nam będzie pękała, będzie się za bardzo przepełniała. Jeżeli zastosujemy hamulec wyższy, czyli na przykład do 12 lejka damy hamulec 14, w tym momencie osłonka nie będzie odpowiednio nabita i będą mogły się pojawiać też, będzie możliwość pojawienia się pęcherzyków powietrza pod osłonką. Także tutaj też należy zwrócić uwagę na dopasowanie odpowiedniego, no tego właśnie tego kompletu, żeby było wszystko z jednej parafii. Na tym slajdzie tutaj jest pokazane, to są ustawienia z nadziewarki Wemag. Tych ustawień oczywiście jest bardzo dużo, ale najważniejszymi parametrami jest waga. Tu mamy akurat 38 gram ustawione. Długość kiełbasy 80 mm, 8 cm i kaliber, który przelicza nam nadziewarka 24, kaliber teoretycznie powinien być 24. Na handpanie ustawienia wyglądają w ten sposób. Mamy tutaj gramaturę 101 cm sześciennych, długość 14 cm i kaliber po przeliczeniu 31,6. Ale proszę pamiętać, że często ten kaliber, który jest na panelu, na nadziewarce, on może być przekłamany. Dlatego jak tutaj zalecam, żeby sprawdzać zawsze, mierzyć samemu kaliber po napełnieniu, jaki jest faktycznie, bo nadziewarka może wprowadzać nas w błąd. I używając na przykład osłonek kaliber 19, nieprzepełniających się, nadziewarka nam podaje 19, a się okazuje, że po nadziewaniu ten kaliber jest wyższy. Osłonki nam pękają, bo je przepełniamy. Oprócz pękania w trakcie procesu nadziewania,
Może się zdarzyć też, że osłonki będą nam pękać w trakcie obróbki termicznej. Tutaj mamy zdjęcie po lewej stronie w komorze wędzarniczej, produkt w osłonce białkowej. Widać, że tutaj dużo większa część batonów pospadała. Po prawej stronie mamy osłonki, widać, że tutaj klipsy z kolei pospadały. I teraz przyczyn takiej właśnie spadania, pękania osłonek w trakcie obróbki termicznej może być też kilka. Może to być zbyt duże przepełnienie osłonki, to jest to, co mówiłam na początku, że jeżeli mamy do czynienia z farszem, który przyrasta, w tym momencie i przepełnimy osłonkę już na początku, na etapie naciewania, no to może się zdarzyć, że w trakcie obróbki termicznej nam właśnie popęka. Należy wtedy napełniać tą osłonkę do kalibru jednak nominalnego. Nieodpowiedni dobór rozmiaru klipsa. No tutaj zalecam konsultacje z dostawcami i rzetelne informacje, jaki klips, jaki rozmiar powinien być zastosowany do danego typu osłonki, do danego kalibru. Zbyt mały docisk klipsa, no tutaj jeżeli to akurat ręcznie można sprawdzić po procesie klipsowania, można spróbować ściągnąć klips z batonu i no jeżeli będzie się mocno trzymał, będzie dobry ten docisk, no to będziemy mieć problem, żeby go ściągnąć. Jeżeli jest zbyt mały docisk, plus jeszcze mamy ten farsz przerastający, no to możemy się spotkać z taką sytuacją, jak tutaj na tym poprzednim zdjęciu po prawej stronie, że te klipsy nam będą puszczać w trakcie procesu parzenia. I niewłaściwie przeprowadzona obróbka termiczna. Trzeba się trzymać wytycznych, które są specyfikacji do danych osłonek. Jest też prawdopodobieństwo, że na przykład w komorze może być jakaś wyższa temperatura niż po prostu jakiś błąd w funkcjonowaniu komory. I temperatura, która jest wewnątrz w trakcie parzenia, komora będzie nam przebijała i nie będzie to wcale 75 stopni, tylko powyżej 90 stopni, a no, większość osłonek, ta maksymalna temperatura parzenia to jest tutaj 80 stopni. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z osłonką wadliwą, no to też tu może być obniżona wytrzymałość mechaniczna tej osłonki. Kolejnym takim problemem, który chciałabym omówić, to są plamy i zacieki pojawiające się na powierzchni kiełbasek. Tu akurat mamy zdjęcie kiełbasek po zdjęciu z osłonek celulozowych. I jest to no, też dosyć problem taki często skomplikowany i ciężki do zidentyfikowania, ale takimi plamami, zaciekami, no tutaj może być na przykład etap w trakcie obróbki termicznej, etap suszenia. Jeżeli jest to bardzo newralgiczny etap, ponieważ jeżeli nie dosuszymy produkt przed etapem wędzenia, szczególnie w przypadku osłonek kolagenowych i celulozowych, wówczas pozostaje nam taki film wodny na powierzchni produktu i składniki dymu wędzarniczego będą nam się osadzać nierównomiernie na produkcie i będziemy mieć takie właśnie smugi ciemne. Kolejnym powodem mogą być styki wędzarnicze, które są wynikiem tego, że mamy po prostu odwieszone kiełbaski zbyt gęsto na kiju i powstają nam wówczas takie długie, nieprzewędzone smugi właśnie. Oprócz tego może być również powód, jeżeli mamy do czynienia z produktem na bazie pekrosoli, musimy dać czas na to, żeby ta pekrosól przereagowała, tak, żeby
żeby uzyskać odpowiednie wybarwienie. Czy mnie słychać dobrze? Tak, tak, cały czas jest w porządku. Dobrze. I oprócz tych powodów, które wymieniłam, mogą pojawić też się złogi tłuszczowe, które z kolei wynikają z tego, że mamy do czynienia w recepturze z tłuszczem miękkim, z tłuszczem gorszej jakości lub z niestabilną emulsją. W trakcie suszenia ten tłuszcz nam się gdzieś już wytapia, pojawia się na powierzchni produktu i w tym momencie też już będziemy mieć nierównomierne uwędzenie wędliny. Tutaj chciałabym teraz przejść do różnic w kolorze osłonek. Na zdjęciu po lewej stronie to są osłonki kolagenowe i widać tutaj na zdjęciu, że poszczególne raupy różnią się pomiędzy sobą barwami. Jedne są ciemniejsze, drugie jaśniejsze. W zdjęciu po prawej stronie widać już, że te raupy po rozłożeniu, nie, już ta różnica w barwie już nie jest taka mocno widoczna. Po wędzeniu i po nadziewaniu tak naprawdę już to w ogóle jest, to się, znaczy ta różnica już jest całkowicie niewidoczna. Produkty nie różnią się w ogóle barwą i chciałam powiedzieć, że właśnie w przypadku osłonek kolagenowych jest to zupełnie naturalna, dopuszczalna, jakby jest to cecha charakterystyczna tych osłonek. Niektórzy klienci, jeżeli mają problem z pękaniem osłonek, to identyfikują, próbują widzieć właśnie winę w tym, że na przykład te osłonki identyfikują, że są mocniejsze, jaśniejsze, ciemniejsze są słabsze. Ale to jest bardzo błędne podejście, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest cecha charakterystyczna tych osłonek i nie ma to wpływu, nie ma to żadnego wpływu ani na barwę po obróbce termicznej, na końcową barwę produktu, ani też na wytrzymałość. Z kolei takie różnice w kolorze osłonek celulozowych, jak widzą tutaj Państwo na zdjęciu, to jest to już tutaj powód do tego, że możemy zgłosić reklamację do klienta, jest to już niedopuszczalne. Osłonki celulozowe powinny mieć ten sam kolor, nie powinny się różnić pomiędzy sobą barwą wyjściową. I osłonki białkowe, które też są produkowane, tak jak osłonki kolagenowe, też z wojny bydlęcej, czyli z naturalnego surowca. I one też delikatnie mogą mogą delikatnie odbiegać między sobą, różnić się barwą. I te osłonki, produkty po lewej stronie, to jest kiełbasa szynkowa. Do góry widać, górne batony są trochę jaśniejsze, te dolne trochę ciemniejsze. Jednak po obróbce termicznej tutaj ten kolor się wyrównał. Zdjęcie po prawej stronie to jest osłonka cebulowa. Tutaj widzimy już znacznie odbiegające różnice w kolorze i tutaj jest, tu akurat te różnice są na tyle duże, że mamy prawo do tego, żeby tą osłonkę reklamować. Po prostu należy sprawdzić i przeanalizować, na ile te różnice w barwie osłonek będą wpływać na to, że uzyskamy produkt powtarzalny lub też niepowtarzalny. I ostatnią taką wadą, takim problemem, który też się dosyć często pojawia, to pęcherzyki powietrza pod osłonką. Żeby zoptymalizować proces nadziewania, należy przeprowadzać nadziewanie pod odpowiednim ciśnieniem. I w przypadku parszów kutrowanych to ciśnienie powinno być na poziomie 450 kPa. W przypadku pozostałych parszy 558 kPa. To ciśnienie nam gwarantuje to, że uzyskamy odpowiednie wypełnienie osłonki.
Jeżeli ciśnienie będzie niższe, będziemy mieć problem właśnie z pojawiającymi się pęcherzykami pod osłonką. Oprócz tego te pęcherzyki mogą pojawić się również w wyniku zastosowania zbyt małej średnicy lejka w stosunku do kalibru osłonki. Również jeżeli zastosujemy hamulec, gumkę hamującą o zbyt dużych rozmiarach, to też może mieć wpływ. I na przykład w przypadku osłonek kolagenowych, jeżeli zastosujemy tutaj hamulec do jeli naturalnych, który nam nie będzie odpowiednio przytrzymywał tą osłonkę, też może pojawić się taki problem. Oprócz tego, jeżeli pracujemy na surowcu mrożonym, który powinien być wcześniej, dzień wcześniej rozmrożony, a o tym zapomnieliśmy i dajemy surowiec o bardzo niskiej temperaturze, oprócz tego mamy lejek, o bardzo mały lejek, czyli nam 12-11, w tej sytuacji możemy mieć problem z brakiem takiego pełnego przepływu tego farszu przez lejek i poszczególne elementy, które będą zamrożone, będą nam blokowały się w tym lejku i hamowały właśnie gdzieś tam ten równomierny przepływ i to ciśnienie będzie nierównomierne i spotkamy się właśnie z takimi pęcherzykami powietrza. Ale one nie mają, te pęcherzyki nie wynikają jakby z żadnej wady osłonek, no bo no, nie ma czegoś takiego, że pod osłonką samoistnie występują pęcherzyki. To był ostatni slajd z mojej prezentacji. Za chwilę tutaj przekażę mojej koleżance pałeczkę. Jeżeli chodzi o pytania, Marku, to teraz będziemy odpowiadać, czy na koniec? Nie. Widzę, że rzeczywiście tutaj... Dziękuję, Gosiu, w ogóle za prezentację. Bardzo ciekawa prezentacja. Jak widzę, tutaj na czacie toczy się bardzo żywa dyskusja, co bardzo mnie cieszy, ale to też pokazuje, że występują różne problemy. Pojawiło się kilka tutaj również takich właśnie pytań do Ciebie, typowo do Ciebie skierowanych, ale tak jak mówię, tak jak planowaliśmy pierwotnie, sesję pytań i odpowiedzi zrobimy sobie już po prezentacji Justyny. Więc co, teraz ja tylko wrzucę taki mały dżingiel dotyczący naszych partnerów, a za chwileczkę zaprosimy Panią Justynę. Tak, już Pani Justyna zajęła miejsce. Ja tylko przypomnę, że obie panie reprezentują firmę Panepol, co zresztą widać z tyłu za nimi. Okej. Zrobiliśmy już tutaj odpowiedni dobór osłonek. Odpowiednio przygotowaliśmy proces produkcyjny razem z Gosią, ale trzeba ten produkt później sprzedać, żeby był atrakcyjny, żeby klienci zobaczyli, co mamy w środku, żeby był atrakcyjniejszy. Wkracza w tym momencie już Justyna. Zatem zapraszam Justynę i proszę o prezentację. Tak, dzień dobry, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Moja prezentacja będzie się skupiała już nie na tym, co jakby pakujemy do środka osłonki, ale na tym, co się pojawia na zewnątrz. Bo jak dobrze wiemy, no, klienci często kupują oczami, i to, jak sprzedajemy nasz produkt, też ma ogromne znaczenie. Dlaczego dzisiejsza prezentacja będzie poświęcona kontroli jakości druku i to druku fleksograficznego? Dlatego, że cały blok dzisiejszy poświęcamy osłonkom, a tak naprawdę wszystkie nadruki, które wykonujemy na osłonkach, są wykonywane właśnie taką techniką. Tak naprawdę na czym polega technika druku fleksograficznego w ogromnym, naprawdę ogromnym uproszczeniu? Są to takie pieczątki, które są odbijane na naszym podłożu. Oczywiście cały proces jest dość skomplikowany, ponieważ mamy podajnik z farbą, mamy wałek, który przekazuje tę farbę na tę naszą pieczątkę, która jest naklejona na kolejnym wałku. Dopiero ten wałek nanosi nadruk na podłoże
A z drugiej strony, tak jak tutaj mamy na tym obrazku, mamy kolejny wałek, który dociska ten, dociska ze sobą podłoże i tą formę, którą drukujemy. No i teoretycznie, bo tak wygląda na druk przy jednym kolorze, tak? No teoretycznie, no co może pójść nie tak? No niestety, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że spora część naszych produktów jest drukowana w wielu kolorach, to musimy wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę każdy z tych kolorów, które mamy zastosowane w druku, ma taką swoją odrębną jakby formę drukową. I dopiero w momencie, kiedy nadrukujemy każdy kolor ze składowej, jeśli to jest na przykład zdjęcie jakieś drukowane na opakowaniu, no to w tym momencie mamy na pewno użyte cztery kolory cmykowe, cyjan, yellow, magenta i black, plus jeszcze białe podłoże, czyli już mamy pięć form, które muszą być ze sobą naprawdę idealnie co do milimetra spasowane, żeby ten nadruk wyszedł prawidłowo. No i teraz, co może pójść nie tak? No, jeden z takich błędów, który oczywiście się zdarza, a wiadomo, maszyny są coraz lepsze, drukarnie wszystkie idą do przodu, starają się, aby ich nadruki, aby nasze nadruki wyglądały jak najlepiej. Natomiast jeden z takich błędów, który zdarza się, jeszcze wciąż się zdarza, jest niedopasowanie ze sobą właśnie tych wszystkich matryc. I wówczas są takie przesunięcia, które tutaj widać na pierwszym obrazku. Napis eko jest złożony z, tak naprawdę zielony, jest z kolorów składowych żółtego i niebieskiego. No niestety ktoś nie dopasował idealnie tych kolorów do siebie, no i mamy jakąś tam obwódkę dodatkową, której oczywiście być nie powinno. To samo po prawej stronie, tak? Jeden z kolorów, tu akurat kolor niebieski, gdzieś tam nie utrafił dokładnie w to miejsce, w którym powinien się znaleźć. No i w tym momencie nadruk jest po prostu nieczytelny, a tak nie powinien wyglądać. Więc to są elementy, na które warto zwracać uwagę, czy rzeczywiście to spasowanie kolorów jest prawidłowe. Oczywiście przyczyny tego mogą być różne, bo to może być nie tylko wina jakby drukarza, ale wina też podłoża. Ale o tym jeszcze powiem później. Kolejna rzecz, która przy druku fleksograficznym jest istotna, jest trochę trudna, głównie przy maszynach starszego rodzaju, to jest czytelność tekstu. Trzeba zwrócić uwagę na to, że projekt powinien być dobrze przygotowany, to znaczy powinna być odpowiednia wielkość czcionki umieszczonej na druku. Mówię tu głównie o składach, o tych tekstach, których chcemy umieścić jak najwięcej, a nie zawsze mamy na to miejsce. I niestety, jeśli grafik czy osoba projektująca przygotuje źle ten tekst, no to niestety on po prostu będzie nieczytelny. I takich błędów tutaj może być kilka. Na przykład to, co mieliśmy przy poprzednim slajdzie, tekst, który składa się z kilku barw i nie będą one ze sobą idealnie spasowane. No po prostu tekst nam się rozjedzie, będzie, nie wiem, wyglądał jak 3D, a tak nie powinien wyglądać. Podobnie jest, jeśli użyjemy koloru czarnego, który to raczej niewprawny grafik zastosuje coś takiego, że go sobie po prostu złoży z kilku kolorów, bo czarny możemy uzyskać mieszając kilka barw, możemy też użyć po prostu czarnego i do tekstów, do małych, głównie do małych tekstów, do składów, po prostu stosujemy jeden kolor i koniec. I wtedy nie mamy problemu z tym, że ten nadruk będzie nam się gdzieś rozjeżdżał. Oczywiście czcionka musi być odpowiedniej wielkości, każda drukarnia ma swoje wymogi i powinna nam podać już podczas projektowania najlepiej wiedzieć, gdzie trafi dany projekt, bo wtedy wiemy, jakich minimalnych czcionek możemy użyć. Poza tym no, Urząd Ochrony Konsumenta tak też podaje swoje minimalne wymiary, czyli tam jest chyba 1,2 mm dla większych opakowań, 0,9 dla mniejszych opakowań, co oczywiście ma służyć klientowi docelowemu. A jeśli tekst jest za mały, to on po prostu będzie również nieczytelny podczas, już po wydrukowaniu tego tekstu na osłonce. Kod paskowy. Tu mamy podobne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, tak jak przy tekście, bo tak naprawdę on jest takim podobnym elementem jak
tekst on też musi być niesłychanie czytelny, dlatego że tak naprawdę w większości sklepów to on identyfikuje to, jaki towar my sprzedajemy. Ani przy kasie, czy pan przy kasie nie czyta tego, co sprzedaje, tylko czytuje kod kreskowy, więc na kod kreskowy trzeba zwrócić ogromną uwagę, czy jest wydrukowany, przede wszystkim, czy on w ogóle jest prawidłowy. Drugie, czy został prawidłowo wydrukowany, czyli bierzemy skaner i skanujemy. To trzeba zweryfikować, ponieważ przy druku fleksograficznym, często przy starszych maszynach, coś się może wydarzyć, może być źle przygotowane, sama matryca może zostać źle przygotowana, a te kreski przez to, że są bardzo cienkie, istnieje szansa, że będą też nieprawidłowo wydrukowane, na przykład pofalowane, zdeformowane, krawędzie będą nierówne. A także jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jest odpowiedni kontrast samych nadrukowanych kresek razem, a ich podłoża. Nie możemy stosować na przykład kolorowego podłoża i nie wiem, jasno-niebieskiego i ciemniejszych kresek, tak? Bo po prostu skanery tego nie będą czytały. Więc ja też zalecam to, żeby po prostu takie kody kreskowe przy każdej dostarczonej przez producentów nadruku osłonek, aby je po prostu zeskanować i sprawdzić, czy to jest ten kod, czy on się czyta i czy to jest ten kod, który powinien być na danym produkcie. Tak, to jest właśnie temat niedokładności druku w momencie, kiedy mamy, nazwijmy to, wadę podłoża. W przypadku, tu mam przykład akurat niedopasowania, w przypadku osłonek białkowych. I to jest rzecz, która się zdarza. I ona się zdarzała i zdarzać się będzie. I nie jesteśmy jej w stanie wyeliminować, dlatego że po prostu taka jest struktura tej osłonki. Oczywiście zdarzają się super idealnie gładkie osłonki białkowe, na których wydrukujemy wszystko praktycznie idealnie. Natomiast też zdarzają się takie zagniecenia, jak na przykładzie, które mamy tutaj pokazane. I na nie nie mamy żadnego wpływu. Musielibyśmy ciąć co chwilę osłonkę i zaczynać jakby nadruk od nowa, a też nie o to chodzi. Takie rzeczy też zdarzają się przy druku na osłonkach plastikowych, czyli na termokruszliwych osłonkach. I one się wtedy zdarzają, kiedy też najczęściej jest zbyt duży docisk tych wałków, które tam wam pokazywałam, bądź jeśli po prostu osłonka tak naprawdę gdzieś tam nie nadaje się do druku, to znaczy nie ma odpowiednich naciągów, jest pofalowana. To jest tak, jakbyśmy żelazko przyłożyli do gdzieś tam pownieconej koszulki nienaciągniętej, tak? My po prostu jakby zaprasujemy dodatkowo to zagniecenie, a nie je rozprostujemy. I jeśli wyłapiemy, znaczy tak naprawdę drukarnia ma obowiązek wyłapać tego typu rzeczy podczas produkcji, jeśli osłonka po prostu nie trzyma, jest źle nawinięta, nie trzyma tych swoich naciągów, no to wówczas po prostu reklamujemy taką samą osłonkę już, bo choćbyśmy naprawdę stawali na rzęsach, nie wydrukujemy tam nic prawidłowo. Co jeszcze się może wydarzyć? Tu powiem o kilku rzeczach, które mogą się wydarzyć, jeśli na przykład przenosimy swój nadruk z jednego miejsca do drugiego, bądź zaczynamy u nowego dostawcy współpracy. Niezgodność kolorystyczna z wzorcem, który gdzieś tam, jeśli mamy produkt, który gdzieś drukowaliśmy, przenosimy go do innej drukarni, rozbieżności w kolorystyce mogą być, dlatego że oczywiście bardzo, bardzo drobne, tak, niskie, ale mogą się zdarzyć, dlatego że każda drukarnia tak naprawdę używa innych farb, choćby tego. Te farby mają inną gęstość, mają inną lepkość i już to przy przeniesieniu tego samego projektu z miejsca do miejsca może nam gdzieś tam delikatnie oczywiście odbiegać ten kolor od tego, który mieliśmy kolorem wyjściowym. Kolejna rzecz, która też może się pojawić, też to się zdarza rzadko. Ja miałam w swoim życiu doświadczenie, kiedy miałam przyjemność pracy w branży FMCG, gdzie robiliśmy miliony opakowań tak naprawdę.
pojawiał się brak stabilności kolorystycznej w całym nakładzie. Tak? Drukarz twierdził, że wszystko było ok, że farba nie wiem, nie była jakoś bardziej czy mniej rozcieńczona. Natomiast kolor jakby jednego opakowania, a kolor innego opakowania nie były tymi samymi, a teoretycznie były z tej samej partii produkcyjnej. Dlatego jeśli dostajemy partię produkcyjną od jakiegoś producenta, warto jest zrywkowo sobie zweryfikować nie tylko jeden baton czy jeden wałek, ale wziąć jeden, drugi, trzeci, tak? Po prostu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko jest tak, jak być powinno i to tak naprawdę na każdym centymetrze druku. Co jeszcze się może wydarzyć? Brak synchronizacji. Jeśli jest ona wymagana, no to o to jest się warto pytać drukarni już na samym początku, czy wydrukuje nam na druk synchroniczny, bo nie każda maszyna drukuje synchronicznie, tak? Więc to sprawdzamy. Jeśli zleciliśmy wydruk synchroniczny, było to wyraźnie zaznaczone, zaakceptowane przez drukarnię, że oni nam wydrukują synchronicznie, czyli że tam tył i przód się mają idealnie ze sobą spajać, no to tak ma być po prostu. No i błędy w treści. Błędy w treści to jest temat rzeka, o którym ja mogłabym mówić godzinami, bo to są rzeczy, które się zdarzały, zdarzają i chyba nadal niestety zdarzać będą. Błąd, który może się pojawić choćby w momencie, kiedy grafik, który powiedzmy projektuje dane opakowanie, a grafik, który to opakowanie już do druku przygotowuje, pracuje na zupełnie innych programach graficznych. I te programy mogą gdzieś tam ze sobą nie być kompatybilne. I tak, jakieś pojedyncze, ja miałam jakiś taki przykład, że po prostu pojedyncze litery gdzieś poznikały i ktoś to tak po prostu wydrukował. To był jakiś plakat czy jakaś ulotka. Nie dostaliśmy akceptacji podwójnej, czyli drukarnia nie odesłała nam projektu do akceptacji raz jeszcze i wydrukowała po prostu to, co, że tak powiem, oni widzieli. No, wiadomo, tak. No, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, więc generalnie te treści, te teksty warto jest sobie również przeczytać po to, żeby no, nie wypuścić, że tak powiem, bubla na rynek. To tak naprawdę no, jest w telegraficznym skrócie powiedziane to, na co warto zwrócić uwagę podczas kontroli jakości, bo możemy się zagłębiać jeszcze w wiele innych szczegółów, no ale na to musielibyśmy poświęcić minimum kolejną godzinę albo jeszcze dłużej. I tutaj ja podsumowałam jakby jeszcze raz te elementy, na które po prostu trzeba, moim zdaniem przynajmniej, chyba nie tylko moim zdaniem, uwagę podczas kontroli jakości druku. Po pierwsze bierzemy sobie to, co dostaliśmy z drukarni, z tym, co było naszym wzorcem. Czy to był jakiś próg wykonany wcześniej, czy to był druk próbny wykonany, czy to był druk, który był wykonany w jakiejś innej drukarni i oceniamy, czy na pierwszy rzut oka te projekty w jakikolwiek sposób odbiegają od siebie. Jeśli wszystko jest ok, no to szukamy głębiej, tak? Szukamy głębiej tych kolejnych elementów. Po pierwsze, czy kod i teksty, czy to wszystko jest czytelne i czy to jest to, co miało być wydrukowane. Możemy się oczywiście potem jeszcze też zagłębiać, tak? Czy nie ma tych przesunięć jakichś, niedobitek i tego takich niedociągnięć jakichś w druku. To gdy mamy wzorzec. Natomiast jeśli dostaliśmy nowy projekt z nowej drukarni, warto jest też sobie oprócz tych wszystkich elementów, które gdzieś zweryfikowaliśmy na tym pierwszym etapie, przeczytać wszystkie teksty, literka po literce, które są zamieszczone na tym opakowaniu. Po to po prostu, żeby nie wypuścić czegoś, kto popełnił błąd, to już nie ma znaczenia, tak? Nie wypuszczajmy po prostu tekstów z błędami. I to będzie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Przyznam, że to, o czym Justyna mówiła, jest mi troszkę bliższe ze względu na to, że z jakimiś tematami związanymi z poligrafią generalnie no, mam już kontakt od wielu lat. Natomiast przychodzi mi do głowy taka rzecz, bo generalnie w poligrafii odchodzi się w tej chwili od
matryc i tego typu działań na rzecz cyfry, na druku cyfrowego. Czy tutaj w tym wypadku również możemy mówić o tego typu rozwiązaniach? Druk cyfrowy na osłonkach? Na razie ja się z czymś takim nie spotkałam. Oczywiście te maszyny pleksograficzne typowe są coraz bardziej doskonalone. Gdzieś na jakichś prezentacjach nowoczesnych maszyn pojawia się coś takiego, co jest jakby łączeniem druku cyfrowego z drukiem pleksograficznym. Natomiast nie, nadal nie ma możliwości wydruku w inny sposób niż po prostu druku pleksograficznego. To jest ze względu na podłoże, bo my drukujemy tak naprawdę z roli na rolę. Tak. I musimy mieć elastyczne bardzo tą gumkę, o której mówiłam, tak, tą pieczątkę. Ona musi być na tyle elastyczna, żeby na takim podłożu docisnąć. Mogła być wydrukowana. No jasne. No rzeczywiście, no cyfra to przede wszystkim offset, znaczy nie offset, bo offset to offset, a cyfra to cyfra, ale druk na papierze generalnie, tak? Druk chyba na kartonach, tego typu zastosowania, natomiast no, osłonka jest ciągle tego typu podłożem, tak. Metodą pleksograficzną. No i też kwestia chyba ilości, bo tutaj rzeczywiście to są duże ilości i to też pewnie ma jakieś uzasadnienie ekonomiczne. Dobrze, super. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. Widzę, że pojawiły się kolejne pytania. To co, może spróbujemy przejść w tej chwili do tych pytań. One będą kierowane w zasadzie do obu pań. Prosiłbym o odpowiedź, jeśli któraś z pań uzna, że to jest pytanie do niej. To chyba, Gosiu, do ciebie. Może do Istyna, a ty. Ja to powiem. A co jeśli przypomnienie jest prawidłowe? Wspomniałam wszystkie parametry, zaczynając po obróbce marszy. Zaczynają się marsz po obróbce termicznej, marsz na wyrobie gotowym. Więc tak, tylko jakim wyrobie i jaka osłonka jeszcze dodam? No tutaj może być problem z taką też odpowiedzią od razu. Indywidualna. Jakby wam pani Joanna mogła jeszcze sprecyzować. Ja mam też taką propozycję, bo na pewno tutaj na wszystkie pytania nie uda się odpowiedzieć, tym bardziej są to... Przepraszam, Marku, bo przerwę, bo tutaj, tak jak mówiłam, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Ja zawsze mówię, jak mamy to jakieś reklamacje, jak najwięcej szczegółów musi podać. Jaki produkt średnio rozdrobniony, drobno rozdrobniony, grubo rozdrobniony, jaka osłonka, jaka obróbka termiczna, czy suszenie, czy parzenie, czy to jest produkt dojrzewający, czy to są... Odpowiedź zależy jakby od tych szczegółów też. No właśnie. Te pytania nie są tak pewnie oczywiste z tego względu, że tutaj tych rzeczy zależnych, tych opcji jest tak dużo, że to wszystko, tak jak mówisz, ma znaczenie. Ja myślę, że jeśli nie uda się odpowiedzieć na któreś z tych pytań, to zachęcam tutaj oczywiście Państwa do kontaktu z paniami z firmy Panepol. Polecam firmę, bo też znam od lat i wiem, że jest to sprawdzony i rzetelny dostawca. A tutaj, jak Państwo widzicie, panie również są na miejscu i potrafią odpowiedzieć. Więc jeśli się nie uda nam odpowiedzieć na któreś z pytań, to zachęcam po prostu do kontaktu później. Już patrzę, co tutaj mamy dalej, bo niektóre tutaj pytania mogą być wyrwane z kontekstu. Momencik, bo tutaj wiele odpowiedzi jest zaznaczone jako pytania, a nie są to pytania. Zaraz. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestię w ogóle samego pomarszczenia, jeżeli, znaczy nie może być wszystko prawidłowe, bo jeżeli się nam produkt pomarszczy, to znaczy, że mamy tutaj, może mieć do czynienia z zbyt wysoką wilgotnością w trakcie procesu na przykład przechowywania tej wędliny. Albo gdzieś ten proces, albo na przykład mogła być wędlina nie do końca wychłodzona tak samo, tak? Za szybko spakowana, jeszcze nie wychłodzona, no to jest też bardzo dużo przyczyn. Tu mam pytanie, a jak z podciekami pod osłonkami barierowymi, co może być przyczyną i jak temu zaradzić? No to tu osłonki barierowe, czyli należą do, jak sama nazwa wskazuje, do osłonek nieprzepuszczalnych. I musimy dostosować oczywiście recepturę odpowiednio, tak? Jeżeli mamy podcieki, czyli mamy gdzieś za dużo wody też tej wolnej, czyli musimy tutaj tą recepturę
zmodyfikować, żeby jak najwięcej wody wolnej związać tą wodę wolną. Także tutaj jest praca nad recepturą i modyfikacja tej receptury. Tutaj takie pytanie, nie wiem, czy też uda się tego typu są farsze przyrastające, przyrastające, czyli farsze, które, no, czyli farsze z takimi dodatkami, tak jak wspominałam w mojej prezentacji, błonnik czy skrobia, to są farsze, które gdzieś w trakcie obróbki termicznej, one pęcznieją, tak? Czyli z dodatkami, które powodują, że farsz w trakcie obróbki termicznej zwiększa swoją średnicę. Objętość. Dobrze, kolejne pytanie. A czy odchodzenie od farszu może wiązać się z pęcherzykami powietrza? Tak, może się wiązać, bo w tym momencie, gdzie mamy pęcherzyki powietrza, farsz no, pomiędzy osłonką a powierzchnią wędliny jest ten pęcherzyk powietrza, no i w tym momencie odchodzi nam osłonka od powierzchni produktu. Może się wiązać. Ja tutaj sobie w międzyczasie sprawdzam te kolejne pytania. Ale jeszcze a propos, jeżeli tutaj odchodzenie farszu, to no też zależy od produktu, bo na przykład mamy osłonki fibrusowe, które mają różny stopień obkurczania i należy dopasować tutaj stopień obkurczania osłonki do danego produktu. Jeżeli mamy produkt, który jest bardzo mocno podsuszany, kiełbaskę podsuszaną, no to należy dobrać tutaj osłonkę o odpowiednim stopniu adhezji, czyli osłonkę, która będzie podążała za produktem w trakcie ubytków termicznych. Kolejne pytanie. To już chyba do Justyny. W jaki sposób zalecacie Pani ustalać akceptowalne uchyłki kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi w kwestii różnic w kolorze na druku? No oczywiście ich przede wszystkim nie powinno być. A to tak naprawdę jak mamy akceptować, to już jest tylko i wyłącznie nasza, w sensie odbiorcy, tego, kto kontroluje, tak? Czy trzymamy się tego, że nie dopuszczamy, to my musimy sobie, takie jest przynajmniej moje zdanie, musimy sobie ustalić sami to z drukarnią, czy my dopuszczamy właśnie delikatne odbieganie, tak, tej kolorystyki, bo przy kolejnej partii produkcyjnej, bo ona będzie powiedzmy gdzieś tam kolejny raz wypuszczana i nie będzie miała styczności z poprzednią, czy po prostu no, nie pozwalamy na to, żeby były jakiekolwiek niezgodności, tak to nazwę. Tutaj pytanie w zasadzie, o którym mówiłaś w czasie prezentacji, ale myślę, że warto powtórzyć. No tak, to może tutaj mamy tak naprawdę, no, często może to być błąd maszynowy, czyli już tego niedopasowania podczas przyklejania tych polimerów na maszynie. To się może wtedy wydarzyć, czyli jakby niedokładna praca drukarza. Mogą się przesunięcia pojawić również w momencie, kiedy sama osłonka jest gdzieś tam wadliwa, tak? Zaczyna nam właśnie tracić te swoje właściwości, tę swoją płaskość, tak bym to nazwała, tak, to ten naciąg. I wtedy też jakby ten proces trwa, to jest najpierw zdrukowany jeden kolor, później drugi, później trzeci, później kolejny. I jeśli nie mamy tego odpowiedniego naciągu, też mogą się pojawić takie niespasowania. Jeżeli one pojawiają się w całym nakładzie, no to w tym momencie mamy ewidentnie błąd na druku. Jeśli to się pojawia gdzieś tam sporadycznie, tak, w jakichś pojedynczych miejscach, no to to jest, tutaj wina może być po stronie pod samego podłoża. Bądź też ewentualnie jakby takich bić na maszynie, tak? Ale raczej bym się skłaniała ku temu, że gdzieś tam to może być wina tego podłoża. Tak, tak, nawet tutaj pan Rafał słusznie zauważa, że osłonka jest elastyczna i po prostu pracuje. Także tak, to też jest. I ona jest tam. Teoretycznie ten naciąg powinna cały czas trzymać taki sam, ale to też gdzieś tam może się ruszyć, tak? Tak. Tak, tym bardziej, że to nie są duże odchylenia, to często jest jakiś ułamek milimetra, a przy spasowaniu trzech kolorów to już widać. Tak, tylko że to są też często właśnie, ja mówię o takich, przy takich małych, tak, przy takich małych, delikatnych przesunięciach, one tak naprawdę gołym okiem dla konsumenta, który kupuje ten nasz produkt,
on tego nawet nie zauważy. Mhm. Bo tak naprawdę ten produkt, który gdzieś tam sobie w tej ladzie czy na półce leży, no rzadko kto, chyba że ktoś jest taki zboczony jak ja, czy osoby, które pracują w tej branży, no biorą sobie te opakowania i gdzieś tam dla samej własnej satysfakcji je oceniają. Natomiast tych takich bardzo drobnych przesunięć, które no, są akceptowalne, no, po prostu ich nie wyłapiemy nawet gołym okiem. Mm-hmm. Tak, bo pewnie powinniśmy zacząć od tego, o czym ty mówiłaś, ale no wiadomo, że to jak gdyby nie ma czasu na tłumaczenie tego wszystkiego, ale pewnie nie każdy ma świadomość tego, że kolory składają się ze składowych i żeby uzyskać na przykład, nie wiem, zielony, to stosuje się nie zielony, a żółty i niebieski, tak? I każdy kolor powstaje w zasadzie z mieszanki czterech kolorów, no i tutaj mamy ten problem. Dobrze, dalej. Wycofanie w parku spuszczalnikowych do pasteryzacji i sterylizacji. Powiem tak. Mamy rok 2021. Do roku 2024 może się jeszcze dużo wydarzyć, więc ja tutaj w tym temacie nie będę się wypowiadać, bo tak naprawdę... Może się zmienić wiele. Tak, nie jestem tutaj, tu nie jestem ekspertem, tu się przyznam, że nie jestem ekspertem akurat w tej dziedzinie. Mhm, okej. Okay. O tutaj same farby. Która technologia druku? Znaczy domyślam się, że tutaj chodzi bardziej o różnicę, czy to ma być druk UV, czy mają być zwykłe farby spirytusowe. Ja tutaj nie mam, osobiście nie mam, że tak powiem, zaleceń, nie mam zdania, bo wszystkie farby tak naprawdę, które są stosowane w druku fleksograficznym na osłonkach, mają atesty i są dopuszczone do kontaktu z żywnością. No właśnie, bo tutaj jak gdyby w ślad za tym, co ty powiedziałaś, kolejne pytanie. Tak, czy charakterystyczny zapach opakowań drukowanych metodą UV jest szkodliwy dla konsumenta? No nie, ponieważ no farby muszą mieć atesty, aby być dopuszczone, tak jak mówiłam, do kontaktu z produktami żywnościowymi, więc ten zapach może przeszkadzać komuś, tak, bo on jest gdzieś tam wyczuwalny, natomiast no, nie może być szkodliwy, bo gdyby był szkodliwy, no to... Nie byłby dopuszczony. Nie byłby dopuszczony, nie miałby prawa, by tu wszyscy już dawno się byśmy trochę poczuli. Dobór komponentów, wątek doboru i bezpieczeństwa farb na druku. No to jest jakby ciągniemy dalej ten sam wątek, tak? Tak naprawdę no, każda drukarnia, bo nie mówię tylko o drukarni naszej, mówię o wszystkich drukarniach, każda drukarnia kupuje farby i wszystkie inne komponenty, które posiadają odpowiednie atesty. My te atesty musimy mieć, musimy je kontrolować, możemy dostarczać oczywiście każdemu naszemu odbiorcy, więc po prostu staramy się kupować produkty, znaczy nie staramy, po prostu kupujemy produkty, które są dla wszystkich bezpieczne. Mhm. Proszę, kolejne. Mineralny i roślinny. Jeżeli chodzi o różnicę w oleju mineralnym a roślinnym, chodzi tylko o prawodawstwo tak naprawdę. Niektóre kraje nie życzą sobie używania osłonek na bazie oleju mineralnego. Generalnie osłonki celulozowe, które są dostępne w tej chwili na rynku, są na bazie olejów mineralnych i nie mają żadnego wpływu, żadnego technologicznego wpływu jakościowego na produkt. Mhm. I chyba jeszcze jedna, Gosia, dla ciebie. Mhm. Być może tutaj, bo jest napisane 2 godziny, produkt obiera się dobrze. Proszę spróbować bezpośrednio przed pilowaniem jeszcze sprysznicować produkt. Nie odstawiać go na 2 godziny, bo może przez te 2 godziny jeszcze nabierze, bo podstawą dobrego pilowania jest jak najwięcej, żeby ta wilgoć, jak największa ilość wilgoci dostała się pomiędzy powierzchnię produktu, a pomiędzy osłonkę. Więc zamiast tych 2 godzin proszę spróbować bezpośrednio przed pilowaniem sprysznicować produkt. Okej. Okay. Justyna? Przyczyny schodzenia na druku z osłonki.
przyczyny tak naprawdę no, źle przygotowana farba, tak? Bo farby tam mają odpowiednie, to nie jest tylko farba, ale jest też rozpuszczalnik dodawany do farby. Więc tu złe proporcje mogą być. Może być po prostu wada samej farby, tak? No, producent też dostarcza nam farby, które powinny spełniać pewne wymogi, ale tak jak w każdej produkcji coś się może wydarzyć, więc może być to wina samej farby, która po prostu z tego produktu będzie schodziła, bądź też zbyt wczesne jakby podanie już w dalszej obróbce nadrukowanych osłonek. Te osłonki mają czas, to w zależności od farb, to jest od 24 do 48, czy tam nawet jeszcze więcej możliwe, że godzin. Czas na właśnie utwardzenie się, na związanie jakby tego nadruku z podłożem. Jeśli mamy zachowane wszystkie, że tak powiem, parametry, no to w tym momencie nadruk nie powinien schodzić z podłoża. Mhm. Tutaj bardzo ciekawe pytanie. I konkretne. I bardzo krótka i rzeczowa odpowiedź. Nie ma wpływu, jeżeli mamy długość raupy, na przykład 19 celozy, długość raupy, 84 stopy, 120 stóp, 140 stóp, nie ma znaczenia. Na całej długości raupy osłonka ma taki sam kaliber. Ona jest ekstrudowana i musi mieć ten sam kaliber. Nie ma wpływu długość raupy na zmianę kalibru na poszczególnych elementach jakby tej raupy. Mhm. To bardzo ciekawe. Wspólniki kwasu negatywnie wpływają na trwałość nadruku na osłonce. Szczerze, że nie mam pojęcia, czy to Małgosia, jesteś w stanie... Nie powinno mieć, żaden składnik kwaszu nie ma wpływu na trwałość nadruku na osłonce. Mhm. Dobrze. Tutaj jeszcze mamy taką dodatkową informację, to bardziej chyba w formie informacji bardziej niż pytania. Ale to znowu dotyczy tej dyrektywy 2024. No jak będziemy, możliwe, że do tego czasu uda nam się znaleźć, tak, jakieś rozwiązanie. Domyślam się, że producenci farb już nad tym pracują. No jak nie, no to będzie trzeba je etykietować. No, chyba jedyne wyjście, tak, które jak gdzieś tam. Znaczy farby UV. Jeśli zwykłe spirytusowe nadal będą dopuszczone, no to po prostu zrezygnujemy z druku UV i będziemy drukować farbami spirytusowymi. Czy jesteśmy w stanie, bo tutaj... O, proszę, takie pytanie. Czy coś wiemy na ten temat? Dla konsumenta w Polsce nadal jest dopuszczona, więc musimy obstawać jakby normą, które są obowiązują w naszym kraju. A czy mamy taką wiedzę? Ja nie mam właśnie, ja tej dyrektywy nie... Może jak ktoś z Państwa ma dostęp do niej, to proszę wkleić na czacie. Myślę, że Pani Paulina będzie wdzięczna. Na niej się skupimy. Dobrze. FDA zawsze jest pierwsza, no tak, wiadomo. Okej. I tutaj chyba jeszcze jedno zagadnienie. To tak naprawdę jest pytanie i wyjaśnienie, tak? Chodzi o ten zapach na osłonkach UV, drukowanych technologią UV. No, to tak jak tutaj ktoś napisał, co do zapachu po obróbce znika. Dobrze, i tutaj mamy od razu odpowiedź. Dziękuję Pani Kasiu za informację i myślę, że tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć to, o czym była mowa, czyli tą konkretną dyrektywę. Tutaj jeszcze jest pytanie do mnie. Wracamy do tej książki, o której wcześniej rozmawialiśmy. Ja za chwileczkę podam, też się pokażę Państwu znowu. Ja za chwileczkę podam Państwu link do naszej strony, do strony dotyczącej tej właśnie książki i bezpośrednio na tej stronie internetowej można poczytać o książce. Można również złożyć zamówienie, do czego zachęcam. Także już w tym momencie w zasadzie to się pojawi u Państwa.
powinno się pojawić u góry ekranu. Proszę kliknąć później nieco, żeby teraz nas nie opuszczać od razu. I co? Z mojej strony to chyba wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za te półtorej godziny. Przepraszam za te problemy techniczne na początku, ale no niestety w wydarzeniach online tak bywa, że nie do końca nad wszystkim się da zapanować. Cieszę się, że finalnie udało nam się, że się słyszymy, widzimy i Państwo skorzystaliście z tego webinaru. Widzę, że jest to duży, nie chcę mówić problem, ale zagadnienie rzeczywiście jest szerokie i ciekawe. Na webinar zapisało się blisko 200 osób, finalnie uczestniczyło z tego, co obserwowałem, blisko 140 osób, a więc bardzo dużo. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Zachęcam, jak mówię, raz jeszcze do zakupu naszej książki. Panią bardzo dziękuję. Może Panie mają jeszcze jakieś pytania, bądź chciałyby coś dodać? Czy Panie chciałyby coś dodać? No my zapraszamy, jeśli ktokolwiek ma jakieś problemy, pytania dalsze, tak, to my do bezpośredniego kontaktu zapraszamy, jesteśmy, na miarę do nas można spokojnie znaleźć na naszej stronie internetowej, także zapraszamy. Świetnie. Jak mówiłem już wcześniej, proszę obserwować nasze media społecznościowe, naszą stronę mięso.com.pl, tam informujemy o kolejnych naszych wydarzeniach online. To będą równie ciekawe webinary na różne tematy dotyczące branży. Nie zawsze tak oczywiste jak dzisiaj, nie zawsze tak bardzo związane z samą produkcją, ale na pewno będzie ciekawie. Zapraszam Państwa, dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, do zobaczenia.